O czym pan marzy jako polityk? O jakim stanowisku? Stanowisku premiera? Polskę na lepsze. Nie, ja marzę o tym, by zmieniać Polskę na lepsze, by powrócić na tą dobrą drogę, by Polska znowu była partnerem dla innych na arenie międzynarodowej i przede wszystkim, by Polacy znowu wierzyli w państwo odpowiedzialne, bezpieczne, stabilne, państwo, na które można liczyć. Myślałem, że powie pan o tym, że jednak pan marzy, bo każdy polityk powinien marzyć o tym, żeby być premierem. I w związku z tym, mimo wszystko zadam panu to pytanie. Gdyby pan był premierem, czy kupiłby pan chińską szczepionkę dla Polaków? Jeżeli zostałaby dopuszczona przez europejskie urzędy, które dbają o to, by takie produkty były bezpieczne, jeżeli byśmy to robili wspólnie z partnerami w Unii Europejskiej, byłaby ona bezpieczna dla Polaków, byłaby ona sprawdzona, to oczywiście dopuściłbym taką możliwość. Ale Viktor Orban szczepi się tą szczepionką, nie pytając o zgodę czy o atest Europejskiej Agencji. I nie mnie oceniać Viktora Orbana, ale ja jako premier zawsze na pierwszym miejscu dbałbym o bezpieczeństwo moich rodaków i szczepionka musiałaby być bezpieczna. To, że Orban robi coś na pokaz, to jest jego sprawa. Ja chcę wyraźnie zaznaczyć, że po to mamy ekspertów, po to mamy Unię Europejską i Komisję Leków dopuszczającą takie produkty, by przetestować, sprawdzić i zabezpieczyć przed tym, by coś niepożądanego nie znalazło się w obrocie. Czy to znaczy, że pan krytykuje te rozmowy prezydenta Dudy z chińskim prezydentem na temat szczepionki? Może pan prezydent Duda przypomniałby, o czym rozmawiał z prezydentem Trumpem. O ile się nie mylę, rok temu obiecał amerykańskie szczepionki. Czy bądźmy poważni, jeżeli ktoś robi tylko po to, by coś, żeby znaleźć się na pasku, by ta absolutnie nie ma prezydentura na chwilę odzyskała swój blask, to robi to w sposób absolutnie zły. Od rozmów o szczepionkach są eksperci, są lekarze, są fachowcy, natomiast nie kolejna PR-owska zagrywka prezydenta Dudy. Lepiej, żeby pozostał na tych nartach, aniżeli zajął się szczepionkami.